ochrona wizerunku. Coś, co w ostatnich latach też szalenie się zmieniło na, można powiedzieć, niekorzyść fotografów. Dlatego, że jakby sięgnąć do tych zbiorów polskiej agencji prasowych, do tych 18 milionów zdjęć, to są zdjęcia począwszy od 1946 roku, to przez wszystkie lata tam 40, 50, 60, 70, 80, my mamy pełen obraz społeczeństwa polskiego, życia codziennego, polityki, wszystkich właściwie aspektów życia Polski i Polaków. Mamy ulice, mamy ludzi. Tego typu fotografia właściwie, można powiedzieć, niestety, ku naprawdę, ja uważam, niestety, skończyła się, dlatego że fotografowie boją się fotografować ludzi na ulicy. Polskie prawo pozwala fotografować kogo tylko chcemy, natomiast nie wolno nam tych zdjęć publikować. Z praktyki to wygląda tak, no trudno, żeby fotograf biegał po mieście z kartką i od każdej osoby, która jest na jego zdjęciu, zbierał podpis, zgodę. Mieliśmy taką sprawę w 2007 roku, kiedy nasz fotograf sfotografował parę młodą, która wyszła z kościoła. Bardzo pięknie wyglądali, uśmiechali się do obiektywu. Fotograf uważał, że jeżeli oni patrzą w obiektyw i się do tego obiektywu uśmiechają, to znaczy, że jest to wyrażenie zgody na fotografowanie. Ale okazało się po kilku tygodniach, że do agencji przyszedł pozew. Ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy w Warszawie wisiało 5 billboardów w mieście ze zdjęć wykonanych reporterskich. I te zdjęcia ilustrowały nowy dodatek do gazety. Jednym z tych zdjęć była klatka, bardzo dobra, zresztą policjanta cieszącego się razem z policjantką podczas prymicji w szkole policyjnej. Policjanci zapukali do redakcji, chcąc odszkodowania i niestety trzeba było pójść z nimi na ugodę, ponieważ zdjęcie mogło się ukazać jako publikacja prasowa, natomiast nie mogło się ukazać jako reklama danej rzeczy, ponieważ zgoda na reklamę musi być tylko i wyłącznie zawarta w formie pisemnej. Mamy taki odwieczny problem, szczególnie jeżeli chodzi o fotografowanie dzieci, bo często fotograf na przykład fotografuje plac zabaw jako ilustracja do jakiegoś tematu, został poproszony o to, żeby, nie wiem, sfotografować dzieci w przedszkolu, w żłobku, jako ilustracja jakiegoś zjawiska, do tekstu, który opisuje jakieś zjawisko. No i fotograf idzie do takiego przedszkola i po prostu robi zdjęcie i wychodzi, wysyła nam to zdjęcie. I wtedy ja muszę do niego zadzwonić i spytać, czy wziął zgodę od wszystkich rodziców dzieci, które są na zdjęciu. W gazecie staramy się, żeby zdjęcie było jak najbardziej aktualne, czyli mamy artykuł, no i chcemy, żeby zdjęcie było z tego samego wydarzenia. Powiedzmy, że mamy taką sytuację, przychodzi do mnie redaktor i mówi: Kinga, mamy taki tekst o tym, że dzieci się kiepsko uczą w szkole, albo dzieci mają problemy z koncentracją. No ja wtedy już mi się zapala czerwona lampka, no i wiem, że ja nie mogę wykorzystać takiego zdjęcia, szczególnie zdjęcia, na którym widać twarze. Mówię, nie dajmy w ogóle zdjęcia do tego tekstu, zróbmy rysunek, albo jeżeli się ktoś już naprawdę bardzo upiera, no to daje zdjęcie sztokowe. Proszę Państwa, jeden ze sposobów, w którym fotograf może się zabezpieczyć przed roszczeniami, jakimikolwiek problemami związanymi z ewentualnym procesem, to jest dokładne opisywanie zdjęć. Czyli jeśli fotografujemy kogoś, a ten ktoś widzi nas i nie zgadza się na zdjęcia, wręcz protestuje, proszę Państwa, możemy takie zdjęcie zrobić, zamieśćmy tą informację, że brak zgody osoby fotografowanej, tak? Jeśli fotografujemy kogoś z ukrycia, napiszmy, że brak wiedzy osoby o tym, że została sfotografowana. Jak już zdarzy się newralgiczna sytuacja i Państwo zostaniecie pozwani, albo będziecie próbowani być pozwani, albo znajdziecie się już w sądzie, to w sądzie sąd bada, czy Państwo jako fotograf dokonaliście należytej staranności, wykonując swoją pracę. We don't always have the proper information because we have to go fast.
mistakes happen. We have mistakes. I would be dishonest if I wasn't saying that we don't make mistakes. We make mistakes. We try to avoid them because at the end of the day, we have nothing to win by breaching the copyright of someone. We can't win because eventually we will lose if the people come back to us in court. It will cost us a fortune. And we will lose credibility towards our customers. Twoje zdjęcie, twoje prawo.